Skórka taka troszeczkę cienka, ale pachnie skórą, więc raczej prawdziwa skóra. To się troszeczkę ciężko zamyka, jak nic nie ma w środku. Dobra, krzesiwko. Duże krzesiwko, 8 mm. Dobra. No to tak trochę zrobiona bardzo zgrubnie. No średniej jakości, raczej tania bym powiedział. W porównaniu z pochwami, z którymi miałem wcześniej do czynienia, no to jest raczej cienkie. Ale w środku jest wkładka kydeksowa, więc nie robi nam takiej różnicy aż bardzo. No ale jakoś taka średnia, bym powiedział, bardzo średnia. Nie jest super pochwa, jest super jakościowa. Dobra, przejdźmy do noża. Nożyk bardzo ładny. Wszystko się zgadza. Wszystko jest spasowane ładnie. Na mikarcie nie ma żadnych rys. Bardzo schludnie. Tu nie ma żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest wyszlifowane super. Szlif też jest prosty. Bardzo ostry. Teraz zobaczymy, czy goli. No, goli. Sypią się włosy. Także jest ostry, w porządku. Bardzo w porządku. Leży super. Bardzo super. Ja mam dosyć szeroką dłoń i starcza. Starcza mi zdecydowanie, nie potrzeba więcej. Także jak ktoś się zastanawia, czy to nie jest za mała rękojeść, to no chyba, że ktoś miałby bardzo wybitnie duże dłonie ponad normę, no to może być troszeczkę za mało, ale jak ktoś ma dosyć dużą, to jest ok. Tu troszeczkę okładka zahacza. Coś jest. Słychać, z jednej strony jest ok, a tutaj nie jest ok. No ale może da się z tym żyć. Kliknięcie jest. Tutaj to tak troszeczkę wszystko lata. Myślę, że można to dokręcić. Później to postaram się dokręcić. W moim wypadku. Tutaj też troszkę lata. Też może dokręcę. Nie wiem, jak to w użytkowaniu będzie przeszkadzało, czy nie. Ale może tak ma być. Może tak ma być. Ja do noża nie mam zastrzeżeń większych. Jedynie tutaj troszeczkę okładka niespasowana. Poza tym bardzo dobrze. A teraz do porównania
Mam nożyk MS2, żeby zobaczyć, jeśli chodzi o rękojeść, to jest bardzo podobna. I muszę powiedzieć, że rękojeść w NS2 jest mniej wygodna. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tu ma jeszcze mi kartę, a ten już tutaj ma zdjętą. Albo coś, ta jest troszeczkę przymała. Nie wiem dlaczego, bo przekroje są niby podobne. Aczkolwiek ta jest bardziej łukowata, ta jest prosta. Więc troszeczkę jest różnica. Z grubości są takie same. Tutaj widać. Troszeczkę kształt jest inny, więc ten stary typ NS2, bo podobno już jest nowy. No, dla mnie jest trochę mało wygodny. Dużo mniej wygodny. Tu mi nie pasuje mi tutaj to. Nie układa mi się to do ręki za bardzo. Może dla jakiegoś mniejszego człowieka z mniejszą ręką. A tutaj jest super. Tu jest duża różnica. Jakby ktoś się zastanawiał, czy to jest ta sama rękojeść, to niby długość jest podobna, ale w chwycie jest różnica. Więc o to się nie ma co martwić. To jest ok. Tutaj też jest ok. To trzymanie. No, tu już coś mi nie gra. Tu coś jest nie tak. Tu jest za dużo tego towaru. Także takie porównanie. O. Taka jest różnica między tymi nożami. Z długości i z szerokości. No i rączka jest troszeczkę inaczej wyprofilowana, więc ten jak najbardziej polecam. Super. Kawałek metalu jest taki, że można nim coś zrobić. Tego starego nie polecam. Dlatego pewnie jest już modyfikacja co do rękojeści. Zobaczymy jak będzie nowy, jak się będzie trzymał, ale to jest jak dla dorosłego mężczyzny, to jest za słabo się trzyma. Znaczy trzyma się normalnie, ale dla mnie nie jest wygodny, tak samo jak to. To jest mega wygodny. Ten jest w porządku. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem. Jak ktoś ma jakieś pytania, to proszę pytać w komentarzach. Pozdrawiam.